Moi drodzy, na kanale Wujka Czarka, witam Was Wujek Czarek bardzo gorąco, bardzo serdecznie, gorąco, bo lato, serdecznie, bo zawsze tu jest u mnie, serdecznie, moi drodzy. Chciałem od razu, sorry, mam coś takiego, jestem dzisiaj wylewny, chciałem powiedzieć, że Was kocham i w ogóle przytulam, ale nie powiem. Nie powiem. No dobrze. Patrzcie, cały czas hashtag stoi jeszcze, żeby przypomnieć Wam, że to jest Wasze. No i zobaczcie, że pojawiły się oprócz Sweet Sky nowego zapachu. Ja przyniosłem swój, przemyciłem. Patrzcie. Jeden wychodzi za drugiego. Ta-da! To niemożliwe. I to jest Amber, jest zajebisty. Dziś, moi drodzy, hity. Hity polskiego, czyli najlepszego na świecie. Internet 3210 jebudu. Kurde, zgubiłem gdzieś 220 zł. Gdzie jest kurwa moje 300 baniek, słyszysz? Myślałem, że dzieci mi ukradły. To chociażby było coś, że mają pasję, że mają jakieś zainteresowania. Nie wiem, gdzieś położyłem 220 zł, jakbyście widzieli. Dwa nominały, 200 i 20, to moje. Dobra. Przepraszam, jesteście sali? Dobry wiatr, dobry wiatr. Ale jeszcze bluźnik, chłop. Pierwszej pomocy. Przepraszam wszystkich, naprawdę. Mam nadzieję, przepraszam, naprawdę. Przepraszam, jesteście sali? Jesteście cały? Kurwa. Za bardzo, widzicie, za bardzo gazu dałem i wszystko, kurwa, przepraszam. Jak tam? Przepraszam, naprawdę. A to na żywo było? Co? Nie, tam coś... Nagrywali. No, ale... no co my teraz dobra robimy? Ale jak mu jechał, mówię. Nie, jest mi naprawdę strasznie wstyd, ale... ale... Poczekaj, bo się zakrwawiłeś na wszędzie. Zakrwawiłeś. Nie, dobrze, że nie wjechałem, ale mogłem kogoś, kurczę, zabić tutaj, no przecież. Ale jak doszło do niego. A to ten jest przecież. Brać udział w tym programie, wiesz, naprawdę. Co? Konrado Moreno. Konrado Moreno, ja go znam. No to dobre, to bardzo dobre. To mi się bardzo akurat podoba. I powiem Ci tak, tak, ja znam ten ból. Znaczy nie, że ktoś na mnie najechał, tylko mój przyjaciel, słuchajcie, i to kręciliśmy sztosa. To był 94 rok. 94 rok. Patrzcie, jak to dawno. I mój przyjaciel z Trójmiasta miał Harley'a w tamtych czasach, prawdziwego, taką piękną sztukę, niklowane, te rury. Aż ja myślałem, że w białych rękawiczkach trzeba go dotykać. I on, no jak czarusz, ja mówię, kurde, piękny. A on mówi, proszę cię, możesz się przejechać. Ja mówię, wiesz co, nie, bo ja na motorze to nie za bardzo umiem jeździć. Na jakimś małym komarku jeździłem kiedyś, na WSC jeździłem, na Jawie. Ale na takim to nie. Dawaj, mówi stary. Ale mówię, naprawdę nie umiem jeździć. Dawaj, słuchajcie. Jak poszedł, to ja zostałem w miejscu, a on odjechał. Wyjechał spode mnie motor i wpadł w siatkę, w ogrodzenie. No tam były jakieś tam zniszczenia siatki. I ten kolega tak na mnie patrzy i tak. Ja mówię, no sorry Wojtek, ale mówiłem ci, że ten się długo do mnie nie odzywa. Bo to był wydatek potem naprawić ten motor. W latach 90. ubiegłego stulecia to można było. Dobra, drugi film. Przepraszam, Wojtek. Poznany ziemi śmigłowiec ma zostać podniesiony przez pływający dźwig. Mieszkańcy Niedźwiedziego Rogu potwierdzili wczorajsze informacje, że pilot miał kłopoty z silnikiem. A pani słyszała coś dziwnego o pracy silnika? Tak, i ucichło. I tak, tak ciężko jedzie, ale straszna mgła, żeby mi na pewno bym nie wiedział, ale taka była mgła, tylko tak dość nie było widać. Przerywał się nie? Tak, przerywał. Powiem Wam numer, mój serdeczny przyjaciel ze szkoły teatralnej opowiadał mi historię, jak była straszna dewaluacja w Polsce i jego ciotka miała Wartburga, takie oczojebny taki kolor, wiecie, taki pomarańczowy, taki jak kamizelki, nie? Ciotka mówi, słuchajcie, tam siedzieli kiedyś na kolacji wspólnie i ciotka mówi, samochód jest ubezpieczony na, załóżmy, nie, tam na 100 tysięcy złotych, a jest wart 10 tysięcy złotych. Najlepiej, żeby ktoś ukradł, to wtedy mi oddadzą 100 tysięcy i ja mam hajs, a nie ten stary, nikomu nic nie warty samochód. I ponieważ wypili trochę alkoholu, to mój kolega mówi, ciocia, odpalisz mi jakiś tam hajs
i ten samochód zniknie. Dobry plan! No i ona udała kluczyki i ten samochód zniknął. Kolega po prostu go utopił w zalewie Zegrzyńskim, ten samochód. Puścił go, samochód wjechał, utopił się. No i gdzie się dostała odszkodowanie? No to ubezpieczenie z tego samochodu. Wszyscy szczęśliwi. To było jesienią. Przyszła wiosna. Odwilż. No i przyszli milicjanci i mówią, że znaleźli jej samochód na dnie. Patrolował helikopter wojskowy, no bo tam jest dużo jednostek wojskowych nad Zalewem Zgrzyńskim, jest w Zegrzu, w różnych miejscach. I znaleźli, wyciągnęli go, jeszcze ją obciążyli całą tą historią wyciągania samochodu przez służby specjalne. Także trzeba być uczciwym. Proszę powiedzieć, czy pan lubi czytać książki? Znaczy ja wiem, nie bardzo, ale jak się dało, zależy, to zależność od tego jest. A jeżeli już pan czyta, to najczęściej jakie to książki są? Przynajmniej jakieś tych lepszych lektur, lepszych takich znanych aktorów. Pisarzy znanych. A ile książek w roku jest pan w stanie przeczytać? Na zależność, ja wiem. Zależny, czy będę kupował, czy bym pożyczał, nie. No więc właśnie, najczęściej pan kupuje, czy pan pożycza? No średnio. Tak, a kupować to rzadko. Wypożyczać najprędzej, najwięcej. A dlaczego pan niechętnie kupuje książki? Nie wiem. Nie, bo nie powiem panu czego. Nie powiem. No, dziękuję bardzo. Nie powiem. O prawdzie mówiliśmy przed chwilą i facet, znawca literatury, no, pożyczam raczej. Nie kupię. Nie powiem panu, że czego nie kupuję, ale ten, w zależności różnych aktorów. Znaczy, jak łże, jak świnia. Chyba nic nie czyta, debil. Kurde. Coś strasznego, no ludzie, no jak? A teraz jeszcze słyszałeś nowe, najnowsze badania dać? W ogóle teraz obliczono, że w Polsce 65% ludzi w ogóle nie jest zainteresowanych sportem, nie wykonuje żadnego ruchu. Nie, że sport, że idziesz na siłkę, czy jeździsz rowerem, żadnego, 65%, żadnego ruchu, także... Zajebiście, gratuluję formy, ja pierdykam. Ty, jak ja bym się przestał ruszać, to ja bym umarł za tydzień. Nawet nie za cały. Taki krótki ruski tydzień, tak, 5 dni. Stary, ja pierdykam. Trzeba, życie to ruch. Ruch, jeśli nie przestajesz ruszać, to umierasz. No koniec, nie ma inaczej. Tu. O, słyszę znajomy głos. Jak pies wychowuje się na zielonej farmie, to, co najbardziej lubi wcinać, no zioła, a nie kości. Ależ on żre koperek, no to będzie zdrowy piesek, proszę. Żre koperek. No tutaj bez komentarza, to jak on się pokazuje, to już jest śmiesznie, no wiesz. To, no, znamy się osobiście, to bardzo, bardzo, bardzo fajny człowiek. Fajny pan, zabawny, inteligentny i ten. No i przede wszystkim rozchwytywany. Wszyscy go kochają, nie? Nieprawdopodobne, żebym ja tak miał. Potem przeszli przez pizdę i... Pizdę. Chociaż z drugiej strony, będąc w kościele, mógł się domyślić, że to jakiś, jakaś podpucha. Pan Bóg mówi, o teraz cię sprawdzę, kurde, twoją wiarę. Nie, przecież krzywa wieża w pizie. Jedziemy dalej, pizydia. Uff, co śmieszne. Słuchajcie, za chwileczkę sztuczka najstarsza na świecie. Nazywa się rosyjska ruletka. Każdy z tych toreb jest ukryta deseczka, ale w innej torebce jest ukryta deska z gwoździem. O. Każdy z nas losowo wybierze jedną torbę i rozwali ją dłonią, dobrze? Ale nim to zrobimy, ja zamieszam. I teraz tak, możesz sobie wybrać, ja ci pomogę, zrobimy to wspólnie. Tylko powiedz mi, którą torbę chcesz rozwalić. Słuchajcie, nie robię jej po raz pierwszy, tak. Robię ją po raz drugi. Jezus, no nie wyszło. Słuchaj, możesz wybrać, możesz wybrać w górę albo dołu, jak chcesz. Tą wielką, to będzie najwyżej jedna dziurka. No tak, dzielimy na trzy, dobrze? Nie mogę patrzeć, ty. Już wiem, co będzie. Przepraszam. Przybiłem się jakaś.
krawy, czy bierzemy. Przepraszam. Ała, ała, to bolało. Nie. To bolało, ała. Błagam was, niech to się nie dzieje naprawdę, niech to będzie tylko i wyłącznie trik. Słuchajcie, dziękujemy serdecznie, schodzimy z kanału, dobrze? Z kanału. Chodź. Ty no wariat, proszę państwa, wariat. Telewizja jest pełna wariatów. Ta, to nie jest pierwszy, nie ostatni. On akurat zrobił to tak, żebyście widzieli, ale większość ludzi, którzy pracują w telewizji, robią tak, że macie dziury w różnych częściach ciała, najwięcej w mózgu i nawet nie wiecie kiedy. I nawet nie wiecie kiedy. Brawo! Ja pierdykam. Ja myślałem, że to też jest jakiś, wiesz, żart, ale to było naprawdę. Towarzysz Ząbek. To jakiś strasznie trudny ten eksperyment. Coś się nam ciągle nie udaje. Dobra, to zrobimy małe czary-mary. Kto umie czarować? Ja! A, to znam to. No to zaklęcie, proszę, Andy. No? Czary-mary, twoja stara to twój stary. Ojej! Coś widzę, że nie zadziałało. Moje dzieci to uwielbiają, jeszcze jak były mniejsze, tak. Czary-mary, twoja stara to twój stary. I ta dziewczyna z tyłu, ojej! I mój syn to... Ojej, robi jeden do jednego. Ojej. Leci. Zobaczymy, co można zrobić z wiadrem benzyny. Co można zrobić z wiadrem benzyny? Fu. Patrz, kurwa, będzie jara się, kurwa, wiadro. Kocku. Gasz go! Koca mi się zgasisz. Ty głupki mały, jebany. Nie wiedziałem, że to jest. Koca mi zgasisz, kurde, z benzyna. Nagrałeś to? Nagrałeś to? Wyślesz mi na mój telefon? Kurde. Zajebiste to było. To był ekstra klasa, tak właśnie musiało być. Ja jestem diabeł. Cicho, bo stara jest w piwnicy. Czułeś to? Pokaż mi, choć włosy. Pokaż włosy. Nie, to mu się popaliły, tak? O Boże. To jest fenomenalne. Adaś, to jest doskonałe. To jest po prostu mistrzostwo świata. O Boże, o mamo, o kurde, o. Gdyby była punktacja 11, to jest, przekracza to, rozpierdziela system. A ty nagrałeś to? Nagrałeś to? Prześlij mi na mój telefon. O Boże, jaki debil. Fajne. Ty widziałeś, jak uderzył w znak, a ten znak mu oddał. Znak mu oddał momentalnie. O Boże. Jaka jest. Zobacz, jak przyroda reaguje na głupotę. Oddaje od razu jeden do jednego. Ile włożysz, tyle dostaniesz. Nie, tak jest w życiu. Ile włożysz, tyle wyjmiesz, albo więcej za mało. O, po, nie mogę, kurwa, stary. No. Babka chciała się powiesić na rurce, w autobusie, czy w tramwaju. Kto ufa rurkom w autobusach? No ludzie, przecież... No dobrze, dane mi zrobiłeś dzień. Dzieci będą zachwycone. Tata taki rozweselony. Z czego żeś się naćpał? Matka wie, że ćpiesz? Ćpiesz. Naćpiał się. Matka wie, że ćpiesz. Z czego żeś się naćpał? Matka wie, że ćpiesz. Ten, co nie ćpie. O Jezus. Krzysiu, co ty robisz, kurwa? Tą jedną brzuskę. Kurwa. Ej, żyjesz? Tą jedną brzuskę tam jedna była. Tutaj Mietek za 100 euro by ci ładował łeb. Za 100 euro? Mietek.
Co on to włożył? Nie w cement jakiś? Ty ja pierd... jakiś klej. Za 100 euro. Se pomyślał, Mietek, przecież się umyję. Co mi to szkodzi tak w łeb włożyć, nie? A że potem włosy wypadną. Stary wzrok straci, to nie ma znaczenia. 100 euro zarobiony. Widzisz, jak ludzie się nie szanują, nie? Zdrowia, niczego. Ja pierd... Na dwóch kołach ty wziąłeś to? Na pół samochodzie jeździł. Ty, przodu do tyłu. Czyli przedni napęd. Można zaryzykować. Leci! O kurwa! Ty, to on te ściany tak, ty. Można powiedzieć takie połączenie dwóch zainteresowań. Budowlaniec, a jednocześnie motoryzacja. To takie dwa kierunki. On to buzią robił, wiesz? On siedział pod tą, tam pod maską, to ona oddawała, wie. Pudło rezonansowe, tak, rezonans, tak, renesansowe pudło, odrodzeniowe takie pudło. No, sam... tu samo jedzie, no kurwać, ja pierdolę, paluję go, ten nie widzi, no co tam się kurwa dzieje? Uważaj, żebyś nie wyjechał, bo kurwa nie widzę. No kurwa, pani. Ty no pojebani. Nie. Ty, no co ja mam teraz powiedzieć? Ja mam to komentować, ty, a mnie zatyka. Za każdym razem jestem w szoku, ty. To znasz jak te dwie blondynki, no to był autentyk, jak dwie blondynki, wiesz. Jednej się auto zepsuło, nie? I zadzwoniła do drugiej, ona mówi, słuchaj, ja cię odholuję, mój mąż ma linkę przecież taką holowniczą. Poczekaj, gdzie ty jesteś? Ona mówi, no tutaj na stacji benzynowej. No, przyjechała, zapięła, kupiły sobie kawę, usiadły obok i pojechały. Rozumiesz? To jest z tej samej serii, tak, tak. A on wyszedł, żeby coś chciał mu powiedzieć, tak, nie? Tak, tak. A ten nie zajarzył, nie zauważył. Na lampa z tym co jest. Nie, i z tamtej strony. Pierdolę też tutaj, fala. Weź rzuć jakimś towarzem. Nie podchodź, nie podchodź. Nie podchodź, człowiek. Fala uderzeniowa. Kurwa, budowlanie. I ściana jeb. Ty, ale jak to rozumieć? No ty, no zbieg okoliczności chyba, nie? Patrzcie na gościa, nie? O matko, pali mu się wszystko na tym. Od koła mu się zajęło, ty widziałeś? Cały dobytek, to wszystko co... Jak jedzie, jedzie traktorem, mówi... się pali gdzieś. To chuj, rzucają te niedopałki. A ja tu wwożę sobie spokojnie mój dobytek. O Boże. No cóż, proszę Państwa, jest holowanie tyłem. Holowanie tyłem? Ty zwariowali? Ale jak? Ale jak? Poszli! To no, zwariował? To przekurwa! Ty co oni... Ja co za barany! No to baran, no rzeczywiście, to idiota, to kretyn. A, dwa, jeden tu, a i on nie wiedział jak podczepić z przodu, bidule. To tyłem cię pociągnę, no. Bo ty masz z tyłu, ja mam z tyłu. Co za różnica, no tak, no po co, no. Co za różnica. No co za różnica, no to tyłem cię pociągnę. Zwalenie głową od beki. Ujął,
chciał zrobić żart, mu trochę nie wyszedł, nie? No dobra, ale fajne. Ja pierdolę! Ale się kurwa strasznie wjebany! Masz! A to ciągnął na tym, na żyłce tego węża, tak? Ale powiem ci, tak? A ten pierwszy moment, jak wszyscy zaczynają uciekać, no to ci się udziela. Wiesz, pierdzielasz grunt solidarnie. To jest takie spierdolenie solidarne. I on tak mówi, a potem dopiero do niego dotarło. To długo dociera. Ciasto! Jezu, to kurde, mógł przeciąć na pół jelita, tam wszystko, właśnie na kręgosłupie się mogło zatrzymać. O, ale aż mnie zabolało. O, to rondo to widziałem. Na Pamianicę się śpieszył, kurde, gdzieś koło Łodzi, bracie, ty widziałeś? Ale sylwetka jak u Małysza, bracie. Koła jej się nie kręci. Przecież się zapali jej zem. Ciągnie przedni napęd, nieruchome tylne koła. To co, jedno i drugie naciska? Pani puści ręcznie. Ale jak jechałaś? Tylko na podstawie czegoś, a nie jego fragmentu, a nie na podstawie godzinnej rozmowy. Jasne. Dobra, dziękuję panu za odpowiedzi. Życzę wszystkiego dobrego i powodzenia. Trzymam kciuki. Nic się nie poradzi. Ja proszę przypomnieć, że jak pan Jean-Marie Le Pen we Francji zaczął mieć dobre wyniki, to się już rzuciła na niego cała prasa. Jak wszedł do drugiej tury wyborów, to zarówno prasa związana z Wielkim Wschodem Francji, taka prasa, jak i prasa związana z Wielką Narodową Ludową, właściwie innej prasy nie ma w Ameryce, we Francji praktycznie, to wszystkie się na niego tak rzuciły, że on w drugiej turze, mimo że kandydatów było mniej, dostał mniej głosów niż w pierwszej, bo taki był ostry wrzask na pana Le Pen. Mimo to tam swoje 20% dostał. Także... Tak, ale wiesz, o co chodzi, że to tak nie wolno tyle słodzić przecież, bo to można się przekręcić, kurde, no. Ale to chłop żyje przecież już długo. I on tak zawsze słodził, czy teraz nadrabia? Ty, ale no dobra, ale od zawsze, czy teraz? No bo to wiesz, bo może kiedyś mu matka zabraniała cukru, biła po łapach i on teraz nadrabia, wiesz, żeby policzył sobie, że teraz może na przykład 10. On je cukier rozpuszczony w herbacie, kurde. Przednówek. Naprzód, na co się patrzy? Wejdę, ja się boję ciemności, no i... Naprzód, żołnierz! Ja też bym nie wszedł. Ja mam klaustrofobię. Szybciej! Się boję ciemności. Żołnierz, szybciej, właśnie stąd! Nie wejdę. Po prostu boję się ciemności, ja nie wejdę. Ile masz, 2 lata czy 5? Nie no, 20, ale nie wejdę. 20 lat masz, się boisz ciemności! Śpisz też przy świeczkach? No naprzód! Naprzód, żołnierz! Drze się, sierżant. Sam kapral. Nie wejdę, panie kapralu. Panie kapralu. Nie wejdę, panie kapralu. Słuchaj, dziewczyno, właśnie do środka. Nie denerwuję, ja się boję, no. Panie poruczniku. Ja bym nie wszedł, bo ja mam klaustrofobię. Mam w dupie porucznika. 20 lat ma i się boję ciemności. Naprzód, żołnierz! Naprzód, żołnierz. Przed porucznikiem. Zatkę wepchnąć. Rozkaz. Wepchnąć. Dobra, już wejdę. Szybciej! Naprzód! Wepchnąć. Kurwa, to jest ciekawe, czy jest długie, czy nie? Ja bym nie wszedł, kurwa, strzelał. Ale pan porucznik to jednak fachowiec. Ale pan porucznik to jednak fachowiec. Wepchnąć. Pan porucznik. No nie chce wejść. Wepchnąć. A pan porucznik to jednak fachowiec. O Boże, to jest całe wojsko. Jak ja kocham wojsko. Każdemu by się przydał rok. Tobie też, Adaś. To byś zrozumiał. Rozumisz? Byś powiedział, rozumim! I byś zrozumiał. Nie ma już nic? To ukradli wszyscy. Każdy sobie wziął coś. Puste stoły! O
ostatnie wzięła, bo za darmo. Ja pierdzielę, jaki wstyd. Ale też każdy ma takie. Tak. Cicho ciemni. Ja pierdyk. To mnie najbardziej, wiecie co, żenuje to ten. Wszystko rozumiem, to można się benzyną oblać i podpalić, łeb do farby włożyć, do kleju. Fajnie, kurde, jest challenge. Można ścianę, kurde, siłą woli przewrócić. Jest challenge. Ale kurde, tak podpierdać po prostu napoje, wiesz, jakbyś nie, jakby rzeczywiście wojna była czy coś. No ludzie, no, no to jest takie okropne. A po luz. No to no comments, nie? Ale to straszne było. Jesteście cali? Po tym odcinku, chyba przepraszam, jesteście cali? Przecież mogłem kogoś zabić. Słuchajcie, naprawdę, bo te memy zabijają. Na memy, co ja gadam. Hity internetu. Ty? Nagrałeś? Ale nagrałeś? Przywitać pana. Kochani, widzimy się za tydzień. No, bardzo, bardzo zabawny. Adaś, zrobiliśmy dzień. Pa, pa.